Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust. Dziś lecimy dalej z fabułą Little Nightmares ścigani przez dwóch grubasów kucharzy. Jeśli chodzi o moje odczucia, to chyba ich boję się troszeczkę mniej niż Johnego Długie Ręce. On jednak budził we mnie takie przerażenie, było w nim coś takiego mrocznego, niezrozumiałego. A jeśli chodzi o tą dwójkę, to są po prostu bardziej chyba obleśni niż straszni, ale nie zmienia to faktu, że zawsze wpadam w panikę, jak zaczyna się gonitwa. No i cóż, wczoraj, a w sumie to nie wczoraj, tylko w ostatnim odcinku, udało nam się uciec z tej kuchni, no i obudziliśmy tego drugiego, więc dzisiaj chyba musimy polecieć dalej. Ale co my tu mamy zrobić? Dobra, ja tu widzę jakieś dziwne rzeczy. Tam parówki są w wiadrze. Dobra, i co, kręcimy? Co to daje? To coś mieli generalnie, no spoko. A jak skoczę tu? Okej. Okay. Spadło mięso. A, to jest do mielenia, do robienia kiełbasy. Kręć tą kiełbasę. A, zobaczcie, my musimy tego nakręcić. I co, kiełbasa się skończyła? Dawać to, Micho. No i co, ja jedną parówkę zrobiłem, i co teraz? Dobra, trzeba chyba lecieć po mięso. I już widzę naszą windę. No idź na bok. No co za kasztan. No właśnie. Pojedziemy do góry? Tak. Jedziemy do miejsc... Czy ja mogę to wziąć? O, mogę przyciągnąć to. Ja bym nie chciał tam wpaść generalnie, nie? Dawaj to, Micho. Dobra. Mam dziwne wrażenie, że to nie wystarczy. Ale sprawdźmy. Jedziemy na dół. Mam nadzieję, że w ogóle trafimy do tego urządzenia, bo byłaby kicha, jakby to gdzieś wypadło obok. Tu mamy parówę jakąś, jedną. Dobra, jest sausage party. Jedziemy. To jedna kiełbasa tylko? Jak ja więcej potrzebuję? No dobra, to wracamy tam na górę w takim razie. Z takiego kawałka mięsa jedna paruwa się zrobiła. Dramat. Ja coś czuję, że tam będzie gruby któryś. A myślicie, że gruby jakby tu wpadł, to by się go dało przemielić? Dobra, chodźcie, idziemy. Da się tu wskoczyć? Pewnie da. O. Dobra. A to co to jest? Rzuć tym. Co jest, zebraliśmy. Czyli to da się niszczyć. Spoko. Tylko tak. Czy ja mogę coś stąd wziąć? No nie. Tam na górę chyba nie wejdziemy. Więc bez sensu, głupiego robota. Musimy znaleźć Micho. No to co, ładujemy się tu na górę, może coś z góry zrzucimy. O, ja już widzę tutaj coś nawet. Spróbujmy się złapać tego haka. O, zsuwamy Micho. Dobra, to chyba powinno wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, o panie. Dawaj z tym tu. No co jest? Nie umiesz wciągnąć tego. No, narożnik się zblokował. Co za kasztan. Dobra, mamy drugie Micho. Pytanie, czy jeszcze więcej potrzebujemy? Czy dałoby się coś jeszcze ściągnąć? Ja już tutaj chcę od razu to sprawdzić. Ale nie, widzę, że... A rozbujajmy się. Ja się nie rozbujam?
Nie, tego się nie możemy złapać. Dobra. Bo już zaczynam kombinować, chyba za dużo się dzieje w mojej głowie. Rozwiązuję zagadki, których nie ma. O. Tu jest jeszcze ta kiełbasa, ona mnie tutaj fascynuje. A, trzeba jeszcze ściągnąć to mięso. Dobra, chyba teraz powinno być ogólnie. Geronimo kiełbasowe! Dobrze, jesteśmy. A i teraz tunel, dobra. Johnny długie ręce już nam nie zagraża, więc bezpiecznie sobie kroczymy tym tunelem. Chyba nikt tutaj łap nam nie będzie wpychał. No idźżesz, schylić się nie umiesz. Dobra, na razie tak na luzie widzę ten początek. Tutaj więcej chyba mięsa wisi. Mnie to cały czas zastanawia, co jest w tych workach. To wygląda jak scena z piwnicy jakiegoś seryjnego. O, o, o. Ja już tu widzę skrytkę, żeby się schować. Co, przywołujemy windę? Łe! Matko, co ja żem zrobił? Idź stąd! Oblechu jeden. Wziął syra. Czy ja mam teraz wyjść? Idź stąd, gruby. Nie wiem, jadę na górę. Aha. Wezwał windę. Tu nie ma stąd ucieczki. Ale dramat. No gruby ewidentnie nie jest fit. Czy ja mam tam wchodzić? Ale się znęca nad tym michem. Fuj, bre! Obrzydlistwo. No i co? On nie zmienia pozycji, tylko będzie tak mielił? No dobra. O! Dobra, kroi dalej. Obrzydlistwo. Zmienił pozycję. Tam się da wskoczyć przez tą dziurę po lewej stronie. Co my tu robimy w ogóle? Tu jest przycisk. Thank you.
Klucz zabrałem. Nara! Szybko! Szybko! Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. O, udało się. A powiem wam, że ten klucz to w ogóle dostrzegłem w ostatnim momencie. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj możemy zrobić. Ue! Ja nie wiem, czy ja chciałem to zrobić. Mamy przyssawkę. Da się coś z nią zrobić? O, tu mamy lalkę znowu. Nie wiem, będę je tłukł. Nie wiem, co nam to da. Ale tu nic nie ma. Da się tu wejść po ścianie? Da się, dobra, super. A, jest, okej, super. Jesteśmy w nowym spocie. Tu jest wyjście, okej. Gruby myje gary. Ja się przejdę, zobaczę, co tu jest. O nie, tu jest dwójka tych tuściochów. Tu też jest wyjście. I tam muszę się chyba dostać. Czy oni mogą mnie stąd widzieć? Tak, jak ja wyjdę tutaj, to oni mnie zobaczą. To trzeba w takim razie tam iść. Tak zrobimy, na bezpiecznie. Pamiętajcie, zawsze możemy sprintem wskoczyć z powrotem do dziury. No właśnie tam! Właśnie do dziury! Haha, jesteś za gruby, nie wejdziesz. Dobra, on jest tutaj teraz. A tamten gdzie po raz, bo jego też tam nie ma. Dobra. Pękane szkło. A to co robi ta dźwignia? Na pewno coś robi, tylko jeszcze nie wiem co. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, włączyliśmy tą dźwignię. Idź stąd, gruby. Teraz pewnie musimy tam wrócić. Jak tam wejść teraz? Po tych talerzach tam? O, gruby zmienia pozycję. Gruby.
Bo my tak, tam na to nie wejdziemy. Na stół, ale co by nam to dało? Dobra, nie zauważyli mnie. Może tam? Tamtędy? Po tych garach? Nie wiem. Da się tu wejść? Myślicie? Tak, patrzcie, da się. Czy ja tam skoczę? No nie, jeszcze gruby tu przyszedł. Bo tak, na hak na bank nie skoczę. Ja chyba muszę do tej belki tu doskoczyć, wiecie? Idź stąd, gruba się jeden. Co to jest w ogóle, no? Monstrum jakieś. No będzie mnie trollował teraz, no dobra. Jeronimo, raz kozie śmierć. Jest, udało się, udało się. Lecim. Haha. Zobaczyli mnie. Nie mogę się puścić. Haha, Nara. Nie, 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 zabieraj łapy. Czy ja mam się tu puścić? Dobra, tu trzeba puścić to, dobra. Okej, moi drodzy, to ja wracam tam do tego spotu. I jak... O, dobra, tej, zrespiło mnie, wcale nie musimy robić przerwy. Uciekaj, uciekaj. Ja za długo zwlekałem z tym, nie sądziłem, że aż tu mnie zrespi. Dobra, od razu jedziemy na pełnej. O, biegnij. Co tu się wciskało? Kontrol. Nara. Sobie możesz rzucić. Dobra, i tu trzeba puścić. O, sam się puścił. Dobra. Wchodzimy. Szefowie kuchni będą za tobą tęsknić. Taki achievement uzyskaliśmy w grze. Dobrze, moi drodzy, ładnie. Okej. Mrocznie się zrobiło. No dobra, moi drodzy, ale wydaje mi się, że to by wystarczyło, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Udało nam się uciec dwójce braci i kucharzy. Słuchajcie, ta seria z tymi dwoma bossami, nie pamiętałem, że ona tak wygląda, bo w sumie niewiele pamiętam z tej gry. Myślałem, że będzie bardziej krwawo, bardziej walecznie, nazwijmy to. No ale spoko, jest jak jest. Ja dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym odcinku. I dalszą część historii będziemy przechodzić już na następnych. A tymczasem żegnam się z wami z tego miejsca, życząc wam standardowo miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i yo!